Dzień dobry wszystkim znajomym, rodzince, przyjaciołom, kolegom, koleżankom. Dzisiaj jest 2 października 2024 rok. Przyjechaliśmy sobie w Bory na grzybki i zobaczymy, czy tutaj grzybki są, czy nie ma. Z krótkiego takiego wywiadu wynika, że grzybki powinny być. Ale jak to będzie w istocie, trudno powiedzieć. Jak widać, brzegi są przechodzone. Tam, gdzie byłem za podgrzybkami z początku, to nic nie było. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Jutro jadę samochodem do serwisu, bo jak mi blachy robili wtedy po tej kolizji, to coś z gazem się stało i nie mogę gazu zatankować, bo gdzieś mi tam koło tylnego koła ucieka. Prawdopodobnie może jakiś przewód jest odłączony albo coś. No i taki jest problem, no. Ale pojadę, zrobię. Coś widzę, ale nie wiem, co to jest. Prawdopodobnie podgrzybek. Tak, są podgrzybki. Są pierwsze podgrzybki, tak? Nie, to są maślaki. Tak, są maślaki. Gdzie jest mój nóż? Mojego noża muszę wyciągnąć. Tak. Nie to. Ja piłkę otworzyłem. A to trzeba ostrze otworzyć. O, to są trzy maślaczki. Tutaj taki mały też jest. A jak są maślaki, to podejrzewam i inne grzybki też podejrzewam będą. O, trzy maślaczki są. Tutaj następnego maślaczka mam. Masz coś? Masz coś? Znalazłeś? Jednego maślaka tylko mam. No ja teraz znalazłem trzy. No maślaki też są dobre. Tak. Tą stronę. O, tu ktoś prawdziwka ciął. Ty. Co? Prawdziwka ktoś tu ciął. Tutaj. No bo to droga. Tutaj. O, zobacz, tu jeszcze ogon leży. No. No mówię, bo tutaj zawsze ruch jak jeden, tutaj gdzieś po drodze. Ja rozmawiałem z tym panem. Mam tu coś, ale nie wiem, co to jest. Ta Niemka. Niemka. Brać ją? Jedną wezmę. Taka mała. Także to jest Niemka. Dla smaku. Dla smaku. Tam widziałem Niemki też. Zdrowa. Bezmięsna, jak ja to mówię. Rozmawiałem ze starszym panem. Mówi, że chodzili tutaj. Tak. Ale mi powiedział, gdzie mam iść zobaczyć, bo tam być może będzie dużo. Ale to musimy w tamtą stronę iść. Tam. Ale teraz najpierw przejdziemy tutaj swoje rejony, jak ja to nazywam. No i co? Na razie mam cztery grzybki. Bo w sumie jeszcze tak naprawdę nie zaczęliśmy szukać. O, pan mówi, że nie ma muchomorów. Jest tutaj czerwony
coś dla Justynki. Tak, amanitek. Ja to mówiłem, że to są grzybki dla teściowej. No ale co, teściowej już nie mam. Także nie zbieram takich grzybków. Że las, tak jak widać, ten sam las, co zawsze przyjeżdżamy. Tu coś rośnie, ale nie wiem, co to jest. No. Aha, tu są maślaki. Maślaki. Dużo tych maślaków jest. No, dużo tu jest. Nie wiadomo, czy będą zdrowe. Ten jeden jest zdrowy. Ale one są stare trochę. Zobaczymy ten. To są te sitaki. Sitaki zbieramy? Dla smaku parmy. Ale robaczywe. Tak, czyli to są sitaki. Tak wygląda sitak. O. Jedzenia to można takimi mieszami. Trochę blaszkowych, trochę rynkowych i wiesz. Nie wiem, co to jest. Mleczej czy ryc? Nie. Pewnie na czerwono. Będzie zbierać, co się da. Nie wiem, nie jestem pewien, nie biorę go. Co? No to jak mówię, jak nie wiesz, to lepiej po prostu w razie wątpliwości lepiej wyrzucić. Nie? Tak. No to jest trud. Tu ten brzeg obchodziłaś? Co? Ten brzeg? Tak. Tutaj? Czy tam głębiej chodziłaś? No tutaj już na krawędzi. Zobaczymy. Tu nie będzie, to poszukamy gdzieś indziej grzybów. Mamy po prostu czas, możemy do wieczora łazić po lesie. Prowiant ze sobą mamy, że sobie śniadanko w plenerze zrobimy, tak jak w górach. No, będzie giciorko. Tak. No, jednego tam widziałem muchomora. No, tu jeden, tam jeden. Ale innych na razie nie widać. Co masz? Pożarka. O. Babkę. Babkę mam. Ładny. No. Wiesz. Trzeba powoli chodzić, bo liście. Tak. I one już, wiesz, zdążyły się przebarwić. No, bo to jeszcze. No i w liściach miało, ciężko jest widać. Tak, te brązy. Nie, liść, no, ale podobny do tego. No właśnie. Może zbiorów nie będzie takich jak w tamtym roku, ale już cośik mamy. Coś się zbierze. Tak. Zawsze może tych parę grzybków się znaleźć. Do zjeścia. Może czerwone no, będą. Najpierw to trzeba przyzwyczaić oczy do tego. Tak, oczy, no. Do podłoga. Ja jeszcze nie przyzwyczaiłem. No ja też właśnie. Suchość tak czuję w oczach i... No,
U mnie to dopiero 15-20 minut, jak wejdę do lasu, tak się oczy przyzwyczajają. Masz? Mam. O. Widzisz? Mam. Maluszka. Młody koźlarek. No, także będziemy szli powoli, delikatnie, będziemy szukać. Powolutku, bez pośpiechu. No. Ktoś ma szlaka wyrzucił? Idę sobie. Tędy pójdziemy, prawdopodobnie tędy chyba nikt nie chodził raczej. A jak chodził, to też wszystkich grzybów nie wyzbierał na pewno. Tak. Bo zwykle tutaj lubimy chodzić. W tym terenie. Tutaj zawsze dużo. Zawsze było dużo tych koźlarzy. Także zobaczymy. Tak, tak, tak. O, mam jednego małego koźlareczka. Też. Zobaczcie, zobaczcie sobie. Taki koźlarek. O. Teraz go obtniemy. Tamtym ostatnio to za mocno nas nie chciał obdarzyć. No także może teraz, o, mam drugiego koźlarza tutaj, proszę. O. Także powiem szczerze, że zaczyna się ciekawie. No i zdrowy jest. I jest zdrowy. Kilka grzybków już mamy. Ale już mam zrobione dokumenty, jakby co, tylko ksero najwyżej i tyle. No, na razie koleją. Ja też znalazłem dwa koźlarki. O, proszę. No. A co byśmy, mamy siedzieć w domu? Mówię, no albo jakbym nie pojechał, byśmy nie przyjechali na grzyby, to bym pojechał na ryby sobie. Trzeba korzystać, dopóki jeszcze jest ciepło, bo potem to tylko kapcie, kurde, i później to już nic nie będzie. I komputer, ewentualnie jakieś spacery. Dobra, na razie cicho będę kończył. Jak coś będzie ciekawego, to dogram. Idziemy głębiej. Tak. A trzymać kamerę, zajmować się wszystkim, a to człowiek się nie skupia na zbieraniu. No. Także to by było na razie na tyle. No i dużo nam mówi, że coś znalazło. Ale żebym cicho siedział, żebym nic nie gadał. O, jaki piękny. No, wreszcie i ty borowiki zbierasz, nie tylko te twoje youtubery. No. Ja też coś mam, ale nie wiem, co to jest. Tutaj zaraz obaczymy. Ja też mam borowiczka. No proszę, widzisz? Też mam borowiczka. A co ja tu mam? Jakubki. Tak? To są młodziaki. Jakubki? No, to są te żółcieczki, żółtki, nie? Miodówki. No, miodówki. O,
wpadłeś właśnie. Miodówki. Moja mama też mówi na to miodówki. No, dokładnie. Ja tam idę tam. Po swoich miejscach pochodzić. Tutaj są takie jakieś psiunki na razie, psiunkowate. A to znaczy, że się zaczynają grzyby pokazywać. Zobaczymy. No, tu są też, ale to są chyba sitaki. Czy nie? Czy maślaki? Nie, to są sitaki. Zobaczcie, ile rośnie sitaków. Sitaków to tam można parę sobie zbierać do smaku. Czachami paruje, mimo że nie jest za ciepło. No, już się zejszłem trochę. Trochę się zejszłem. Nie wiem, co to jest, kurde, a tu wchodzić noga mnie boli. Tam też coś idę. To jest suchy jakiś muchomór. 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 Tu zobaczyć, co to było. To są maślaki czy sitaki? Sitaki. To są sitaczki, to niech one sobie rosną. Dla kogoś, kto zbiera. Nie będę wyrywał ani kopał. Tu ktoś ściął jakieś. Tu ktoś ściął rydza, ale to nie był rydz. Zryc. Tu ktoś coś ciął też. Zobaczymy tutaj. Ostatnio tutaj kurki były. Na tej drodze zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dalej. O, muchomorek jest czerwony. Może znajdziemy. O, amanitek. Tak, amanitki rosną. Maluszki. No, a pan mówił, że nie rosną. No. A tu dużo jest w tym lesie tych amanitów. No i tu trzeba będzie sprawdzać. Justyna, dawaj do nas. Tak, po amanity na herbatkę. Mamy coś dla ciebie. Tak. Muszę tam wejść. Nie ma teściowej, to dla ciebie nazbieram. Ale nie z przekory, nie ze złości, tylko tak, bo wiem, że ty zbierasz. To jest życzliwości. To jest życzliwości. No, tutaj trzeba będzie sprawdzać, bo tu bywają krawki. Czerwone łby. No, ja też znalazłem. Jak do tej pory mam tyle grzybów. Na razie. Gdzieś z godzinkę chodzimy. Ale nie zbieramy wszystkiego, bo nie zbieram sitaków, sitarzy. Muchomorów nie zbieram. O, tutaj jest taki fajny muchomorek. Dzisiaj zbieramy w miarę szlachetne grzyby. Chodził ktoś, to bo tu koźla ścięty. No to szukaj tam. No i na razie tak sobie chodzimy. Spacerek ładny, tak. Fajny. Tu też było cięte na krawędzi coś. No, widzisz. Maślak chyba. Dopóki grzybów nie było, to nikt nie chodził. A teraz jak się grzyby zaczęły,
to szarańcza ruszyła do lasu. Dokładnie. Ostatnio nawet czytałem na WP, że tak była droga leśna zastawiona, że karetka nie mogła przejechać do pani, która nogę złamała w lesie. Tutaj tak akurat komary są, no. O, mam czerwonego łebka. Ale takiego z białymi kropkami. No, także na drodze nic nie widać, przy drodze też nic nie widać. Wszystko łobę pcięte. Ktoś tu przewracał nogo, grzyby. Nie wiem po co. Właśnie. Nie Bóg. No nie za bardzo, tak. Ja nie wiem, może mam katar. Żona kurki woła, cip, cip, cip. No, także na razie zamykam kamerkę, bo na razie nic się nie dzieje. Widzę, że żona coś znalazła pięknego. Zbliżam się do niej. No, duży. Ogromny, nie? Lubisz takie duże, nie? Grzyby, ja o grzybach mówię. No. A ty o czym myślisz? Ale pachnie. Grzybem pachnie. No. Tutaj też czerwony łapek rośnie. Z kropkami takimi. Ile tu czerwonych widzę? Ho, ho, ho. Jak mówi stary puchacz. Może nie zauważył. Dobra. Żona coś znalazła, ale rodzinka. Dobra. Raz, a tu jest jeszcze mały jeden. Tu muszę go wytachać. Jeden. I tu jest ta rodzinka. O. Gdzie ja tego jednego położyłam? Tu jest jeszcze, tu jest ten następny. Bo tu były. Wiedziałam, że tu mogą być. Idź tam, w te drogi. I mamy muchomorka tutaj. Ładnego. Nie za wiele grzybów nie ma, no ale się zaczynają pokazywać. I podsumowanie dzisiejszych zbiorów. Tak to wygląda. Prawdziwki, podgrzybki, maślaczki i
czerwone koźlarze, wiadereczko i pełen koszyk. I kosz. Będzie co robić do wieczora. Tak, będzie co robić do wieczora.